Dzisiaj o poczuciu sprawiedliwości i tym, czy faktycznie mamy w tym kraju poczucie, że sprawiedliwość jest naszym udziałem, czy nie. Posłużę się bardzo prostą statystyką, która pochodzi z danych ma z małego rocznika statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku. I uwaga, według tych danych, sądy powszechne pierwszej instancji w sprawach karnych dorosłych. Orzekały w 97,34% o winie oskarżonego. W ponad 97% orzekano o winie oskarżonego. Zaś w pozostałych 2,66%, czyli niecałych nawet 3%, orzekano, że osoby są niewinne. Jak łatwo się domyślić, 3% 3% niewinnych osób w pierwszej instancji to trochę mało, prawda? I trochę to podważa nasze myślenie o tym, że sąd jest niezawisły, że mamy pełne prawo do tego, żeby dochodzić swoich racji w sądzie. No bo jak tu dochodzić swoich racji w sądzie, również w tym kontekście biznesowym? Gdy 97,34% wyroków w pierwszej instancji to wyroki skazujące, w momencie, kiedy grozi Wam wysoki wyrok i kiedy jesteście w pierwszej instancji skazani na wysoką karę albo nawet na, powiedzmy, średnią karę i boicie się tego, że jak pójdziecie do drugiej instancji, to może będzie jeszcze gorzej, a nie macie pojęcia o systemie prawnym w Polsce, nie wiecie jak to wygląda. To nagle okazuje się, że jesteście w stanie nawet zgodzić się z tym wyrokiem. Co jest przerażające. Co jest podstawą do myślenia o tym, że nie daj Boże, jeśli się oskarży Was fałszywie, to analizując Waszą sytuację stwierdzicie, może lepiej nie iść na, na drugą instancję. Bo nie wiemy, co będzie. I co to świadczy o polskim systemie? Jak to świadczy o polskim systemie, o polskim wymiarze sprawiedliwości, o polskim systemie prawnym? W momencie, kiedy prawie 98% osób w pierwszej instancji przegrywa, jest skazanych. Czy taki procent wyroków wskazujących nie sugeruje Wam czegokolwiek? Bo to znaczy, że cały proces od momentu zatrzymania osoby, do momentu postawienia jej zarzutów, do całego procesu karnego przebiegł bez szwanku. Czyli złapaliśmy właściwą osobę. Czyli policja złapała właściwą osobę, prokurator prze, przebadał na tyle sprawę, że wiedział, że to na pewno jest co stawiać w ogóle zarzut, że jest przesłanka, że wystąpiła przesłanka ogólna. Później skierował sprawę do sądu. Sąd rozpatrzył ją w taki sposób, że osoba została uznana za winną. No, teoretycznie wszystko się zgadza, prawda? No chwała Bogu, przecież trzeba się cieszyć. No, prawie 98% skuteczności, no jedynie w socjalistycznych, komunistycznych republikach. Z ZSRR było tak, że no 100% było skuteczności, no bo przecież nawet jakby ktoś się niewinny trafił, no to nie możemy podważać naszej wiary w system, prawda? No bo system się nie myli. No i chyba w Polsce też przyjęli tą zasadę, albo pamiętałem jeszcze ją z czasów słusznie minionych, wobec czego... Mamy prawie 98% wyroków wskazujących w pierwszej instancji. I ciężko jest później dziwić się, że ludzie nie mają zaufania do systemu prawnego polski, że uważają, że wymiar sprawiedliwości jest po prostu niesprawiedliwy. I teraz możemy zastanawiać się, czy taki obrót sprawy pomaga nam. W budowaniu społeczeństwa demokratycznego, w budowaniu czegokolwiek w oparciu o to, że możemy zwrócić się w razie, w razie jakiegokolwiek sporu do sądu. No, w mojej ocenie chyba nie. Bo skoro jest nie dość, że przewlekłość tych spraw, to jeszcze do tego dochodzi aspekt tego, że możemy przegrać sprawę, która jest teoretycznie wygrana. Sprawę, która nie budzi żadnej wątpliwości, no to co zrobicie? Machniecie ręką. Kiedy przyjdą w jakiejś sprawie do Was i Was oskarżą o coś, to nie będziecie wierzyć sądowi, nie będziecie ufać w to, że możecie powiedzieć prawdę, jak było, bo z lęku o Wasze własne życie, o to, czy traficie do aresztu, do więzienia czy nie, możecie nie chcieć nic powiedzieć. Co tylko pogorszy waszą sytuację. Niekiedy. Czasami poprawi. Jasne. Ale statystyka jest w tym względzie nieubłagalna. I pokazuje dobitnie, w jakim stanie prawnym obecnie się znajdujemy. Oczywiście wszystkie przepychanki dookoła dodatkowo nie pomagają. I warto się zastanowić nad tym, jak to będzie wpływało na Was, ta świadomość? Co, jakie emocje budzi w Was fakt, że tak duży odsetek spraw kończy się skazaniem? Więc, proszę, pamiętajcie, że niestety to bardzo ciężko mi przychodzi, ale stwierdzenie, że polska po 1989 roku zmieniła się tak diametralnie, że mamy niezawisłe sądy, za które właśnie tak ochoczo ludzie walczyli za czasów PiSu, żeby te wolne sądy były. To zastanówmy się, czy te wolne sądy faktycznie istnieją w Polsce. Bo podobna sytuacja była również w latach przed tym, zanim PiS doszedł do władzy w 2015 roku. Statystyka jest bardzo podobna. Przez wszystkie lata od praktycznie 2000 roku przez 2020, przez 2001, 2002, Aż po dziś dzień. Statystyka jest bardzo podobna. W pierwszej instancji 97,65,8. Procent spraw kończy się skazaniem. Co pokazuje, że. To nie jest kwestia tak naprawdę władzy, tylko to jest kwestia chyba organów ścigania, chyba kwestia policji, prokuratury, sądów. Bo niezależnie, kto rządzi, czy rządził SLD, czy rządził PIS, PO, PIS, teraz znowu PO, czy te sądy w ogóle czymś się różnią od siebie? W sensie, czy to jakoś wpływa? I tak, faktycznie, no, źle by było, gdyby nie wpływało gdyby wpływała władza na to, jak orzekają sądy i te statystyki by się zmieniały. Ale chyba to nie o to chodzi, że to politycy mają wpływać na naszych sędziów, no bo przecież wtedy tej niezawisłości by nie było, prawda, sędziowskiej. Ale chyba mimo wszystko statystyka powinna dążyć w innym kierunku, prawda, że mimo wszystko to jest mało prawdopodobne, żeby taki wynik Wykręcić, że prawie wszyscy, którzy stają przed sądem, są winni. Prawie wszyscy. No, 2-3% to jest praktycznie błąd statystyczny, można, można by rzec. Że w granicach błędu statystycznego są osoby, które są uniewinniane. Bo nawet jakbyśmy przyjęli 5% błąd statystyczny, to, to i tak tutaj mówimy o ponad 2%, lekko, procentach niecałych z 3 uniewinnień w pierwszej instancji. Co pokazuje dramat tego systemu. I pokazuje, jak bardzo te sądy, które orzekają, mają problem z byciem prawdziwym arbitrem. Osobą, która z mądrością rozstrzyga na podstawie, oczywiście, prawa, co miało miejsce. I żeby ten sąd, ten sędzia albo Pani, sędzia. Chyba, że sędzina już jest też stosowne, no to sęd... pani sędzina. Orzekły, że ktoś jest winny bądź niewinny. Mam nadzieję, że. Kolejny materiał, który jest dość depresyjny, ale mam nadzieję, że ten fakt pomoże wam w sposób w lepszy sposób prowadzić wasze. Dokumentację, że w jakiś sposób zmotywuje was do tego, byście zawsze mieli niezbite, niepodważalne dowody. I wiem, tak, w polskim sądzie niepodważalny dowód nawet jest w stanie nie zostać przyjęty. Jasne, rozumiem to, ale proszę was tylko jedno o to, żebyście dowodami się obudowywali dosłownie. Na potrzeby tego, by w razie ewentualnego sporu, żeby do tego ewentualnego sporu nie doszło. Dlaczego? Bo sąd sądem, ale te dowody mają też służyć temu, żebyście w obliczu potencjalnego ryzyka procesu nie tylko byli przygotowani do tego, by w trakcie procesu mieć dowody, ale by nie doszło do procesu i byście te dowody przedstawili stronie przeciwnej, która, o ile to nie jest prokurator, będzie raczej skłonna pójść na ugodę albo ustąpić. Pod naporem siły waszych argumentów, czyli dowodów, które posiadacie w sprawie. Bo to jest jedyna alternatywa, jaką możecie mieć. Bo w przeciwnym razie, nawet przy olbrzymim materiale dowodowym, dobrze zebranym, wyselekcjonowanym, nie pozostawiającym żadnej wątpliwości, czasami możecie się spotkać z sytuacją, że wciąż, tak czy siak, to jaki zapadnie wyrok nie jest wynikiem tego, jakie macie dowody, tylko tego, jaką przesłowią kawę wypił wasz sędzia przed rozprawą. I wiem, że może mało was pocieszyłem tą informacją, ale mam nadzieję, że przynajmniej częściowo zmotywuje was do tego, byście dobrze prowadzili dokumentację, by być przygotowanym dosłownie na wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.